nie była łatwa, bo było kilka osób, co nawet 97% frekwencja treningowa. Uważam, że to jest bardzo, bardzo duża, jeżeli chodzi o zespół taki pozbierany. I jak sami wiecie, zaczynaliśmy w trzeciej lidze. Ta trzecia liga, sami widzicie, jak to wyglądało. To były wyniki od 15 w górę. Gdzieś rozwój typowo piłkarski zachwiał. To nie było w stanie, nie byliśmy w stanie od chłopaków egzekwować takiego poziomu pracy, jak my byśmy sobie chcieli. Natomiast awans do tej drugiej ligi to już jest inna kultura grania, granie z innymi zespołami na innych obiektach, bo jest wyjazd czy nawet do Szprotawy, czy do Świebodzina, do Zielonej Góry, no to już ci chłopcy inaczej też na to patrzą. Tak, jeżeli te drużyny, które dwie przed nami osiągną porażki, a tak to jest dzisiaj wkalkulowane, to tak skończymy na piątym miejscu tą ligę, ale z dorobkiem 25 punktów, czyli miejsca 3-5 powinny mieć tyle samo punktów. Dla nas najważniejsze było utrzymać się w tej lidze. Tyle tylko, żeby mieć taką psychiczną pewność, bo cztery zespoły miały spadać z tej ligi, natomiast w grudniu został wpisany aneks do regulaminu. Ta liga będzie rozbudowana, z tej ligi spadają dwa zespoły, spokojnie, sportowo się utrzymaliśmy. Ja wam dziękuję, bo większość z was jeździła na mecze. Widzieliście, że nie licząc może meczu z Nową Solą, gdzie ci chłopcy naprawdę trochę się wystraszyli, to każdy mecz był do wygrania. Ale ten Zielony i ten w Szprotawie i ten tutaj z Nową Solą. Natomiast też nie wymagajmy, bo widzieliście, że z meczu na mecz już było coraz ciężej. Nie powiem, że gorzej, ale ciężej. Okres przygotowawczy, treningi, myśmy nie odpuszczali treningów. Tak jak wiemy tutaj, zespół, który przyjechał ze Świdnicy, to od dwóch tygodni oni już nie trenują. Bo jest za gorąco, spotykają się na mecz. My trenujemy dwa razy w tygodniu. W tym tygodniu treningi były poprzone z seniorami, także te treningi z seniorami mecze to wyniosły więcej zmęczenia niż dzisiejszy mecz, który zagrali ligowy. No i teraz panie i panowie, przyszłość tego zespołu, tak? Przyszłość tego zespołu może być iść dwoma drogami. My mamy czas do 30 czerwca, bo do 30 czerwca prezes musi złożyć ankietę do Lubuskiego Związku Piłki Nożnej odnośnie zgłoszeń zespołów seniorskich i do młodzika włącznie. Pomysły są dwa, albo zgromadzimy jeszcze taką ilość osób z rocznika 2.5 i 2.6, że stworzymy samodzielnych seniorów, juniorów, pod warunkiem, że ta ósemka 2.6, którą mamy, zostanie. I będziemy musieli zgromadzić od 8 do 10 chłopców rocznika 2.7, 2.8, żeby mieć też zespół trampkarzy, pod warunkiem, że ta siódemka, która jest, zostanie. No i to wszystko jest, zgromadzimy bądź nie zgromadzimy. To jest znak zapytania, bo nie chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, że na dzień przed meczem będziemy jeździć po domach szukać, żeby było 11-12. A druga sytuacja sportowa, uważam, najlepsza według mnie szkoleniowo, to cały ten zespół przenieść do juniora młodszego, wzmocnić się jeszcze z dwoma, trzema, może czterema chłopcami rocznika 2.5, bo tam wiodący jest 2.5, także ci chłopcy jeszcze przez 2 lata graliby razem w jednym zespole, w jednej lidze. Cel jest jeden, wychować chłopaków do seniorów, warunek spełniony 15 lat. No i cel drugi, w zależności jak Państwo do tego podejdą, gdzie chłopaki pójdą do szkoły. Czy dalej pójść do szkoły, do Lubska, nie wiem, do Żar w większości, bo jak tak z nimi rozmawiałem, to tak to wygląda. No czy dalej będą chcieli grać. No to, że ktoś pójdzie do Żar, do szkoły czy do Lubska, to dla mnie nie ma alibi, że on nie może trenować, będzie tylko grał, bo takie też słyszę głosy, że on idzie do szkoły, do Żar, to trenować nie będzie. Ja chodziłem do technikum, przyjeżdżał autobus 17.30, tutaj nas wysadzał pod Żarski, pod stadionem i trenowaliśmy z seniorami 4 razy w tygodniu w okrągłówce i nikt nas nie pytał. Z mojej strony tyle. Ja chciałbym podziękować tym rodzicom, bo ja znam was, większość mamy to przyjemność, miałem z wami współpracować jeszcze za czasy Wiktorii, także przede wszystkim wam bardzo dziękuję za zaangażowanie, no bo takiej grupy, jak my tutaj bierzemy, to jest bardzo mało gdzieś w okolicach, tak, że zaangażowanie, na które zawsze można polegać. I to są ludzie, którzy zawsze są na targ, tak? Nigdy nie usłyszałem odmowy, a jak faktycznie działo się coś mega złego, no to wtedy ktoś nie mógł przyjechać czy pomóc, także przede wszystkim wam bardzo dziękuję za to, że my mogliśmy z wami wszyscy na pewno współpracować, jest mi naprawdę miło. Sylwy dużo rzeczy powiedział trafnie.
Ja mam plan taki, żebyśmy wzmocnili tych chłopaków i potencjał w nich jest. Może to 2-3 ostatnie mecze nie pokazało tego. Oni są zmęczeni, oni są wypaleni, a podejrzewam, że to już jest też za dużo tego sportu, za dużo tej piłki. Natomiast wiem, że w Dziemie w nich potencjał. I jeżeli mam coś robić, to róbmy to dobrze. Jeżeli będzie opcja taka, że wy chcecie, żeby oni tutaj grali u nas, no my bardzo chcemy, mamy jakiś tam pomysł, żeby z chłopakami, którzy już skończyli 15 lat, podpisać jakieś indywidualne kontrakty, żeby inwestowali jakieś minimalne z pytaniem, wiadomo, no, jesteśmy w takim miejscu, jakim jesteśmy, ale będziemy starać się w jakiś sposób ich tutaj utrzymać, pomóc im w rozwoju i nie tylko sportowym, ale też mentalnym, bo mamy różne sytuacje w klubie, nie tylko, to nie jest tylko tak, jak wam się wydaje z boku, że jest to granie, bo tu oprócz tego, że tu jest sport, są też jakieś ekstremalne sytuacje, takie jak może wiecie, może nie wiecie, ale nie będę mówił, ale naprawdę wiecie, że sami razy się zdarzymy z sytuacją taką naprawdę dla nas, dla mnie pierwszą w życiu dosyć raz tego, że wykonuję taki zawód, to może się spotykał, ale... Poza tym sądzie podejrzewamy, no właśnie, każdy ma swoje problemy tak, i na tyle się przed nami też otwierają, że o tych problemach rozmawiają. No my nie możemy tego przepuścić między palcami, bo nie będziemy mieli takiego kontaktu. Chcemy pomóc, bo też mamy sytuację taką w tej drużynie, że jak w życiu, tak? Jeden z naszych chłopaków tam strzelił gola nie tylko na bramce, jeszcze i na wyjeździe. Tłumaczyliśmy mu we wrześniu, w sierpniu, bo miał fajną, ładną dziewczynę, do tego nie mówiłem, że wszystko robił z głową, no i ta głowa została w środku, a nie na zewnątrz i takie mówię śmieszne, ale życiowe. Też chcemy pomóc, tylko dzisiaj tutaj będziemy mieli taką akcję, będziemy rzucać do puszki.